Odwiedzali je Niemcy, Czesi, sporo mieszkańców Wielkiej Brytanii i Skandynawii, a nawet Hindusi, Amerykanie i Australijczycy. Raciborskie Centrum Informacji przy rynku i w tym sezonie na brak turystów narzekać nie mogło. Od kwietnia do września było otwarte codziennie i włącznie z miejscowymi, których głównie interesowały wydarzenia kulturalne i sportowe w okolicy, Raciborskie Centrum Informacji odwiedziło w tym czasie ponad 13 tysięcy osób. Pytają głównie oczywiście o atrakcje turystyczne. Najczęściej są to turyści tacy jednodniowi, którzy chcą w szybkim tempie zwiedzić Racibórz. No i wtedy oczywiście polecamy im zamek, muzeum czy też basztę. Bardzo popularne są też pytania o spędzenie wolnego czasu na łonie natury, więc mamy arboretum, mamy Łęszczok, czy atrakcje gdzieś dalej w naszym powiecie raciborskim. Na fachową pomoc mogli tu oczywiście liczyć również turyści spoza kraju, których było około 4 tysięcy i którzy z pracownikami RCI oraz praktykantami z PWZ mogli porozumiewać się w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim i czeskim. Turyści zagraniczni znów zazwyczaj spędzają tutaj więcej czasu. Pytają o hotele czy o nasze lokalne atrakcje, nie zawsze tak oczywiste typu zabytki, ale też na przykład aquapark, browar raciborski, czy często pojawiają się pytania o naszą przystań kajakową i plażę miejską. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pamiątkowe gadżety, których w ofercie jest coraz więcej. Najlepiej sprzedają się, najwięcej ludzie pytają o magnesy, różne przypinki, czy też naklejki na samochód, także długo wyczekiwany taki gadżet z napisem I love Racibórz, bardzo dobrze przyjęty. No i nasz tegoroczny hit to torba z motywem raciborskich tutaj kamienic na rynku. I koszulki. W mijającym już powoli sezonie znakomicie poradziła sobie działająca tu również wypożyczalnia rowerów miejskich, bo wynajęto je blisko 400 razy.